Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy robić Forzaton nowy. A wszystkie Astony Martiny są na wyprzedaży. Zobaczcie sobie. O, nie wiedziałem, że ten Aston Martin... dobra, już wiem. Nieważne. Tutaj mamy Astona DB5. To jest samochód Jamesa Bonda. Muszę go kupić za 500 000 kredytów. Zbieram sobie na jeden ciekawy wóz, no niestety muszę wydać na to auto, no bo trzeba zrobić nim Forzaton. Weźmy sobie taki, ale jest na wyprzedaży, nie jest źle, naprawdę nie jest, chyba że ja sobie wziąłem tą, ale nie no, chyba Astony są na wyprzedaży. No dobra, musimy wygrać tym samochodem mistrzostwa i parę rzeczy zrobić jeszcze Astonami Martinami, także mój Astonek normalnie w niebo wzięty, teraz akurat śpi, także niech sobie śpi. Tak, wygląda Aston Martin DB5, no kurde, nic tu nie można otworzyć. Zobaczmy, czy może coś, nie ma ulepszeń karoserii. I o, mamy jakieś ciekawe rzeczy. Możemy zderzak usunąć z przodu. No wygląda nawet ciekawie. Dodać spoiler. No nie jest najgorzej. I tylny zderzak możemy usunąć. Co wygląda już nie najlepiej. No nie? Tak jak sobie popatrzymy na autko. Nie możemy teraz obrócić widoku. Ale wygląda to teraz jakaś taka, jak jakaś taka łódka, co? Nie ciekawie. No to zostawmy to tak. Okej, okay. Czy jakiś tunik? No trzeba coś tutaj zrobić. Trochę sobie już przygotowałem tą furę. I powiem wam, że no jakoś tam jeździ. 265 km na godzinę to jest max w klasie A, jaki ten samochód osiąga. Dlatego, że skróciłem sobie tutaj troszeczkę biegi. Te przyspieszenie w tym samochodzie nie jest najlepsze. Może powinienem mu troszeczkę gorsze opony zainstalować do tej klasy A. 3-4 Porsche'ówki, proszę bardzo. I Nissan Skyline R32 albo R33. No ja widzę, że coś z moim samochodem jest wyraźnie nie tak. Tutaj przeciwników mam zdecydowanie lepszych. Przynajmniej na prostej. A tutaj na zakręcie widzę, że niekoniecznie. Nie, wiecie co, nie mogłem przeboleć tego. Tak nie może... Co? Coś już zrobiłem, jeśli chodzi o Forzaton. Chyba 55 tysięcy... Aha. Czyli już 10 wreckage skills nabiłem, czyli musiałem rozwalać tam jakieś obiekty na poboczach i zdobyłem 55 tysięcy XP. Myślałem, że kredytów, ale XP. Dobra, tu mamy jakiś koksów. Widzę, że wystartuje transit. Dobra, zobaczymy na pierwszym zakręcie. Do widzenia. Znaczy mój Aston też jakiś tam fantastyczny na zakrętach nie jest. Jezu, jak ta Forza fantastycznie wygląda, ja nie mogę. Przed chwilą sobie grałem w GTA 4, GTA 5 na PS4. No i tam ta grafika nie jest aż taka dobra jak tutaj. No, gra jest starsza, tak, ale tam też na PS4 są takie drobne różnice widoczne w stosunku do wersji PC-towej. Ale to wam opowiem na odcinku z GTA 5, ok? Teraz skupmy się na Forzie, bo po prostu oczy aż się świecą od tego wszystkiego, jak tak się patrzy na te samochody, na te światła, na to wszystko, jak to wygląda. Bardzo ładna jest ta gra, naprawdę. Każdy potwierdzi, kto chociaż raz zagrał Forza Horizon 3 na maksymalnych ustawieniach graficznych. No ale jedźmy już. Muszę dać tutaj z siebie wszystko. Zobaczymy, co mój Aston potrafi. Tutaj nie jest najważniejsze, żeby mój samochód wygrał, ale chcę chociaż czuć odrobinę mocy pod pedałem gazu, bo to jest... To była masakra, co miałem wcześniej, no, pod tym autem. Znaczy pod maską w tym aucie. Tak, elegancko sobie zmuliłem go na piątce, podjeżdżając do następnego zakrętu. No, nie trzeba było osiągać dużej prędkości, ale kurde, zero smarowania. Trochę zabolało silnik. I Astonek nie jest zadowolony. Nie, to nie o tobie, Astonek, tam z tyłu, ty, siedź tam. O, shit, pominięto, no na pewno. No, jakoś idzie, jakoś się trzymam. Bardzo czysta jazda. I drzewo, no kurde, bardzo czysta jazda, zajebiście czysta. Ja pierdziu, no ja pierdziu, co? Kurde, nie wiem, co ja zrobiłem źle z tym samochodem. Będzie trzeba go jeszcze jakoś tam poprawić, albo nie, w ogóle nie wiem, czy ja chcę nad nim pracować, okej? Dobra, ostatni wyścig, mam nadzieję, że to o te mistrzostwa chodziło, a nie te w singlu i ukończę to i
nie wiem, sprzedaję tego Astona Martina. Nikt go nie kupi. Cholera, jasne. Ej, jeśli chcecie kupować gry taniej, to zajrzyjcie do marketu G2A. Link macie w opisie tego filmu. Ostatnio nawet pojawiła się tam Forza, bo wcześniej kiedyś nie było, także tam też nie mówiłem wam, że w markecie G2A możecie sobie dostać Forzę. Ale teraz ostatnio się pojawiła i prawdopodobnie nawet możecie dostać taniej niż na sklepie Microsoftu. Ktoś tam może sprzedawać te kody. Także zerknijcie sobie. I tutaj, o, pojawił się drugi DB5. Ale on coś na pałę ciśnie, widzę, zobaczcie. I bardzo dobrze, dawaj im tam, ciśnij tego Transita z Taylor Swift na pacę. Dobry jest ten Transit, w ogóle nie pasuje do tej gry. Powinien dodać jeszcze jakąś inną ciężarówkę, nie wiem, DAFA jakiegoś. Drugie okrążenie, no kurde, trzecia pozycja? Nie może być. No tutaj się troszeczkę... No, już zaczął padać deszcz, ale kurde, trakcja jako tako jest, nie jest źle. A propos niepasujących rzeczy do Forza Horizon 3, co myślicie o dodatku, który teraz będzie, jak on się nazywa? Hot Wheels? No, coś takiego, z tymi zabawkami, wiecie o co chodzi. Będziemy jeździć pętle jak w GTA 5, GTA Online. Te kaskaderskie wyścigi. Ej, nie wyobrażam sobie tego w Forzie, naprawdę. Przecież te samochody tutaj nie prowadzą się jak w GTA, tak arcade'owo, tylko naprawdę jest tu taka prawie że symulacja. I tutaj nagle jakieś pętle, jakieś dalekie hopki. Ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, szczerze mówiąc. Będziemy sobie teraz robić samochody z miękkim zawieszeniem, żeby jakoś lądować te wszystkie hopki. Naprawdę może być to ciekawe, a jednocześnie takie urozmaicenie dla osób, które chcą trochę poszaleć w Forzie i którym znudziły się już te same wyścigi, bądź co bądź, jeździć tutaj w Forzie, no myślę, że to będzie ciekawa sprawa. Tam część osób hejtowało, że o, te Hot Wheels to takie, nie pasuje do Forzy, że to duch Forzy, coś tam się... Kurde, trzeba próbować zawsze nowych rzeczy, a nie tam patrzeć na to jakoś tak, że o, to musi być Forza i koniec, kropka. Moim zdaniem fajnie, że coś takiego robią, jest to coś nowego. Fajnie, że coś takiego będziemy mogli sobie spróbować. Aczkolwiek myślałem, że to będzie jakaś nowa mapka, nie taka stunterska, tylko... Bo to ma być taka ekspansja, nie? To ma być DLC. I to ma być jaka jakby ekspansja mapy, czy coś takiego. Ja kupiłem sobie na to Season Pass, ale nie wiem, czy to obejmuje, bo tutaj trzeba sobie kilka Season Passów kupić, plus jeszcze później DLC musisz dokupować, na przykład na samochody, jak te Porsche teraz wyszły, nie? No tak jest. Ciekawe, czy właśnie będzie DLC z Volkswagenami, jak myślicie później? Myślę, że jak dodaj teraz Porsche, to Volkswageny są bardzo prawdopodobne. No ale Hot Wheels, właśnie. Jestem tego ciekawy, bo no to może być bardzo dynamiczne i może być fajne do właśnie live'ów, do grania takiego, wiecie, bardzo hardkorowego. Gdzieś tam lecimy w kosmos, no to może być ciekawe, no. Myślę, że fajnie będziemy się w tym bawić. Nie jest źle, że coś takiego dodają, nie patrzcie na to w ten sposób. Słuchajcie, jak nie chcecie grać w ten tryb, no to po prostu w niego nie grajcie, grajcie sobie te wyścigi, które tutaj są. A czy Forza zostanie zniszczona? To jest po prostu nowy element w grze, który zostanie dodany, ale nie każdy musi z niego korzystać, no i to cała filozofia. Teraz pytanie, czy kończąc te mistrzostwa zdobędę sobie już Porszawkę, no bo tutaj chodziło o to, aby je ukończyć, ale nie było napisane, żeby zrobić od początku do końca, bo ja wbiłem na drugi wyścig, tylko żeby ukończyć mistrzostwa. Też nie było napisane, czy online, czy single. Mam nadzieję, że zaliczę to. Czwarty wyścig, trzecie miejsce, dlatego że dwie ostatnie osoby wbiły gdzieś tak na ostatni wyścig. Także i tak no, całkiem nieźle im poszło. Zawsze mnie denerwuje, że po tych mistrzostwach, jakieś sobie tam mistrzostwa zrobimy i już chcemy wyjść, to nie, musimy dalej czekać na głosowanie te 40 sekund, wybrać sobie samochód, dołączyć do tych mistrzostw i dopiero możemy z tych mistrzostw wyjść do singla, a tak jakoś nie wiem. W trakcie głosowania bym wolał wyjść do tego singla, żeby... No żeby już nie czekać tyle, no bo ile można czekać? Już szybciej chyba by było nacisnąć Alt F4, wyjść do Windowsa, uruchomić z powrotem grę. Było. No dobra, czy zrobiłem sobie Forzaton? Shit! Complete a championship. The fuck?
No ale ukończyłem, o co biega? Dobra, moi drodzy, ogarnąłem już. Nie chodzi o mistrzostwa online, a chodzi o takie mistrzostwa, które my sobie w singlu stworzymy. Więc musimy wejść tutaj. Jeśli ktoś nie wie, jak się tworzy mistrzostwa, to musimy sobie podjechać do jakiegoś wyścigu. Tak, kliknąć tutaj mistrzostwa, stworzyć sobie mistrzostwa, obecny samochód, o, weźmiemy sobie pyk, wybór trasy. A, nigdy tego nie robiłem, więc mam samouczek. Więc tak, mamy pierwsze zawody, musimy wybrać chyba 3 sztuki. A, liczba okrążeń. I teraz sobie zmienimy okrążenia na jedno, bo tu tylko jedno okrążenie. O, to jest krótkie, pyk, pyk. I sobie nastukamy bardzo szybko. No i stwórz projekt. I mamy. Mam nadzieję, że będzie to ten. No dobra, ale wybrało mi 3 wyścigi. Mam nadzieję, że będzie po jedno okrążenie. Powinno być po jedno. I tak po prostu zrobić sobie mistrzostwa takie szybkie. Zaliczyć jedno okrążenie na wszystkich traskach. I gitara, załatwione mamy. No i gicior, teraz właśnie pokazało mi się, że Forzaton ukończyłem. Proszę bardzo, Porsche 911 Turbo 3.3 odblokowane. Można sobie ten samochód wziąć, zobaczyć jak on wygląda. Wchodzimy sobie w samochody. Myślę, że to fajne auto jest, fajnie wygląda, podoba mi się. Porsche 959, które można było wygrać w poprzednim Forzatonie, było do dupy. Ale Porsche 918, którego nie zdołałem wygrać, było zajebiste i niestety, no. Możecie się cieszyć, śmiać ze mnie, że nie mam tego Porsche, wy będziecie mieli, a nie mam, no i dupa zbita. No trudno, nie zawsze się wygrywa, czasami trzeba przełknąć linę i ponieść tą porażkę. Co my tu mamy? Czy możemy tu jakiś bodykit zainstalować? Jestem bardzo ciekawy, to Porsche wygląda spoko. Czy można zrobić na RWB? Nie widziałem w sumie, żeby tam gracze na one i mieli zrobione jakieś tam RWB z tego. Ale chyba nie da się go poszerzyć. Nie widzę, żeby tu był bodykit. Bagażnik. Drzwi. Silnik. Dobra. Zobaczmy, ulepszenia. Nie mamy karoserii. No, weź się pokaż. Okej. Okay. Zderzaki. No ale tu możemy już sobie trochę powariować, proszę bardzo. Możemy dać taki przód. Spoiler. Możemy usunąć stan. O, ciekawe. Możemy dać coś takiego? On bardzo podobny jest do tego. Hej, ale to nie jest dodatkowo z regulacją. Podoba mi się. No, całkiem nieźle to wygląda. Okej. Powiem wam, że bardzo ładnie. Bardzo ładnie można sobie przerobić w Fordzie. Pewnie każdy tak zrobił, bo to jest najlepszy możliwy tuning. Tu możemy sobie jakieś konwersje zrobić. Czekajcie, to jest... Tak, możemy wsadzić tu 3.6 silnik. Nawet na pewno 4 koła i dwie turbosprężarki. No i tutaj standardowe ulepszenia. Tak to wygląda, zaraz sobie zobaczymy, jak autko wygląda w jeździe dowolnej. Udało się zdobyć. Jest to fajna zdobycz, chociaż wolałbym 918, ok? Które niestety kosztuje 10 milionów. Wow, jak to fajnie, fajnie brzmi. Posłuchajcie sobie. Na niskich obrotach. A tam nic nie słyszycie, coś nie znacie. Ładnie brzmi już. A to... Tak przez chwilę myślałem, że jak się tak patrzymy od przodu, to słychać turbosprężarkę. To by było takie dziwne. Nie? Bo z przodu mamy bagażnik. Ale nie. Jest poprawnie raczej. Także tak sobie wygląda Porsche. Zobaczmy sobie tryb zdjęcia.
Akurat jestem w takim miejscu, że raczej tu tła ładnego nie będzie do zdjęcia. Ale wygląda sobie tak, no i moim zdaniem jest to bardzo ciekawy samochód, chociaż chciałbym, aby do niego był tuning RWB. Wiecie, takie poszerzona dupa na maksa jako murzynki. To by było coś, no tutaj no niestety, no... Znaczy i tak jest to szerokie autko, no nie? Mi się kojarzy troszeczkę z dzieciństwem, bo pamiętam, że w gumach turbo były tego właśnie typu samochody. No ale nic, można zdobyć sobie takie autko, pewnie też można, widzieliście, że w klasie A ziomki tam wymiatały tymi furkami, także myślę, że na live będziemy mieli kolejnego kandydata do przetestowania. Ja sobie ten samochód spróbuję jakoś tam przerobić i zobaczymy jak mi to wyjdzie. A was zapraszam na kolejne odcinki z Forzy Horizon, trzymajcie się, na razie, pa pa.